Dokąd pani dziś jedzie? Dzisiaj jedziemy z Katowic do Pszczyny, bo zamierzamy odwiedzić pałac w Pszczynie. Mamy tutaj ze sobą gościa z Japonii i chcemy dziewczynce pokazać no, jeden z najładniejszych zabytków Górnego Śląska. A skąd pomysł, żeby wybrać się pociągiem akurat? Bo to jest najprostsze rozwiązanie dla nas. Tak? Podróż jest bardzo wygodna, trwa zaledwie 40 minut. Warunki drogowe są takie, że nie ma sensu wsiadać w samochód, no a pociągiem dojedziemy wygodnie z miejsca na miejsce. Czy często zdarza się wybierać pociąg? Raczej się nie ruszam, tak? Ale w momencie, kiedy mam się wybrać gdzieś dalej, to jednak wybieram pociąg, przyznaję. I chętniej niż autobusy jakieś dalekobieżne, bo to jest wygodniejsza podróż znacznie. Najczęściej jeżdżę do Krakowa i no to zawsze pociągiem. Inne opcje sobie nie wyobrażam. Proszę powiedzieć, czym pani się najczęściej zajmuje jadąc pociągiem? Czytam oczywiście. No i w zależności od tego, czy zdołam jeszcze kupić sobie jakiś periodyk na dworcu, to mam swoje ulubione gazety, więc... Ale mam też na nie subskrypcję w komórce, więc nie ukrywam, że po prostu czytam. A jak pani wspomina dawną kolej, jakie są różnice? Pamięta pani dawne pociągi z dawnych lat? Oczywiście, że pamiętam, bo przejścia w pociągach były czasem traumatyczne, chociaż no, dzisiaj pociągi nie są tak oblężone jak kiedyś, tak? Ale ja jeździłam studiując z peryferii Dąbrowy Górniczej do Katowic na uczelnię. Więc no to zawsze była walka o życie, tak? I oczywiście zdecydowanie mniejszy komfort jazdy. Natomiast przypominam sobie również takie sytuacje, kiedy wsiadało się w pociągi, w których w ogóle nie było miejsca. Mówię o czasach swojej młodości, z plecakami. No i to czasami było tak, że podróż wielogodzinna, bo powiedzmy ze Śląska, z Górnego Śląska, czy to nad morze, czy na Mazury, no, trwała czasem kilkanaście godzin i nie było innego miejsca niż miejsce w toalecie na podłodze. Jak pani sądzi, dlaczego koleje cieszą się obecnie tak dużą popularnością? My obserwujemy wzrost pasażerów. Dlaczego ludzie wybierają pociągi? Z pewnością właśnie ze względu na komfort jazdy. Szczerze mówiąc, no nie wiem, czy ze względu na cenę, tak? Bo no, nie ukrywam, że czasem, kiedy zdarza się wybrać gdzieś dalej, znaczy, no przede wszystkim do Warszawy, no to ceny są wysokie, ale bywają i pociągi, gdzie ceny są niezwykle przystępne, w związku z tym na przykład dojazd do Warszawy w czasie poniżej 3 godzin no, jest dla mnie świetnym rozwiązaniem. I myślę, że ze względu na to właśnie wielu pasażerów wybiera obecnie podróże pociągiem.